Cześć. Znowu mamy poniedziałek, znowu jest 6 rano. Chyba już polubiłem to vlogowanie. Wydaje mi się bardziej naturalne, bardziej bezpośrednie w kontakcie z Wami, więc na pewno zostanie na dłużej, nawet jeżeli robi gorsze wyświetlenie niż moje regularne filmy. Ale nie przejmuję się tym, bo jednak takie dokumentowanie codziennych postępów widzę, że dużo mi daje. I zastanawiałem się, jaki dzisiaj dać jakiś taki temat przewodni. I postanowiłem odpowiedzieć na jedno pytanie, które sam sobie zadałem, ale które myślę, że zostało też zaadresowane w Microsoftcie. Mianowicie dzisiaj Wam powiem, jaki jeden poważny problem rozwiązuje niedawno zaprezentowany .NET Aspire, co wydaje mi się, że było jedną, może nawet główną podstawą do stworzenia właśnie .NET Aspire. Także o tym sobie my pewnie dzisiaj powiemy, ale na razie regularna praca, bo trzeba zacząć dzień z jakimiś sukcesami i tym sukcesem na pewno będzie zrobienie kilku rzeczy w projekcie. No więc jaki problem rozwiązuje .NET Aspire? Bo to, że ma nas uzależnić od Azure'a i od rozwiązań chmurowych, no to jest raczej oczywiste i myślę, że tutaj to nikogo nie dziwi. I to na pewno jest duży cel biznesowy w tym wszystkim ze strony Microsoftu, żeby to promować. Ale do tego się przyzwyczailiśmy, to nie jest pierwszy ich ruch. Ale, tak jak wspomniałem, widzę, że .NET Aspire rozwiązuje jeszcze jeden problem, który jest związany bezpośrednio już z budowaniem aplikacji, z tym, w jaki sposób pracujemy. I wydaje mi się, dajcie znać, czy też tak uważacie, że jest to ruch, jest to rozwiązanie, które jest mocno nakierowane w stronę biznesu, w stronę taką pomocą dla biznesu, a jest trochę takim teoretycznie ułatwieniem dla programistów, ale z drugiej strony jest też takim przytykiem do nas, że pracujemy w taki, a nie inny sposób, że tak do tej pory wyglądało budowanie aplikacji. Bo nie wiem jak ty, ale ja od paru lat dosyć często jestem, to znaczy relatywnie często, nie? No tyle ile można robić projektów, relatywnie często jestem w projektach, które dopiero startują, które dopiero są na początku i widzę tam właśnie ten jeden problem, który moim zdaniem .NET Aspire adresuje i sądzę, że robi to świadomie i sądzę, że jest to właśnie, że rozwiązanie tego problemu było jednym z celów stworzenia tej biblioteki, tego rozwiązania. Ale żeby to wyjaśnić, przejdźmy sobie do tablicy, która jest za mną. Będzie to lekkie uproszczenie, ale pracując do tej pory właśnie z nowymi projektami, startując nowe projekty, czy będąc w projektach, które startują, zauważyłem, że są zazwyczaj dwa podejścia do budowania projektu na starcie, w jaki sposób programiści podchodzą do tego. I pierwsze podejście jest bardziej, teoretycznie bardziej nastawione na jakość od początku, na to, żeby wszystko dobrze od razu przygotować. Czyli jest to ta pierwsza ścieżka na dole, gdzie jeżeli sobie założymy, że tutaj ta podziałka jest co miesiąc, no to poświęcamy pierwsze, tam powiedzmy półtora miesiąca na zasetupowanie projektu, na zasetupowanie środowisk, na pozbieranie wszystkich komponentów, na połączenie wszystkiego ze sobą, tak? Czyli jakieś łączenia różnych serwisów, kolejki, bazy danych i tak dalej, i tak dalej. No nie? Jeżeli od razu chcemy iść raczej w rozproszoną architekturę, no to tym bardziej tutaj się robi dużo, dużo zabawy w różne konfiguracje, chociaż oczywiście nie jestem dużym fanem robienia rozproszonej architektury na początku, no ale tak też się robi. No więc mamy tutaj półtora miesiąca, po których tak naprawdę biznesowo można powiedzieć, że nie mamy nic. No wiadomo, że tam się robi jakiś kod biznesowy, ale jakby clue tego początku jest takie, że setupujemy sobie całe środowisko, tak żeby powiedzieć po półtora miesiąca, że jesteśmy w stanie robić feature'ki. No i robimy feature'y przez załóżmy następne półtora miesiąca. Tu biznes mówi, że okej, no to robiliśmy półtora miesiąca feature'ków, no to teraz macie gotową infrastrukturę, idziemy na może nie produkcję, ale chcemy w końcu coś zobaczyć, tak? No bo tutaj po tym półtora miesiąca
no nie bardzo było co pokazać, nie? Tutaj nie było jeszcze feature'ów, tutaj są feature'y, biznes chce zobaczyć, no i zazwyczaj i tak trzeba to jeszcze dograć, trzeba to poprawić, więc znowu tutaj załóżmy, że jeden sprint jest poświęcony na to, żeby to poprawić, no nie? Więc efektywnie myślę, że tutaj wychodzi mi, że po jakichś 3,5 miesiącach jesteśmy w stanie coś sensownie pokazać na jakimś działającym środowisku. Nie mówię, że na produkcji, ale na jakimś środowisku, które już jest w miarę poskładane do tego, żeby można było je chociażby testować z użytkownikami. I drugie podejście, które też czasem widzę, jest teoretycznie bardziej pro biznesowe, pro klienckie. I zakłada ono, że na początku się nie przejmujemy infrastrukturą, nie przejmujemy się w ogóle środowiskami, budujemy feature'ki, no nie? To jest ten zielony pasek, budujemy sobie feature'y tutaj przez miesiąc. No i biznes po miesiącu zadowolony, że tak dobrze idzie, dwa dema były, tak, dwa sprint review były. Oni chcą teraz sobie to testować na jakimś środowisku, poklikać, może jakiegoś użytkownika swojego wpuścić. I my wtedy mówimy, że potrzebujemy 2 tygodnie, żeby w ogóle jakkolwiek to uruchomić, no nie? To jeszcze, drogi kliencie, nie będzie docelowa wersja, my na razie to poskładamy tak, żebyś w ogóle mógł klikać. No i sobie to poskładaliśmy. Klient sobie klika, my tam robimy przez następne, tutaj załóżmy 3 tygodnie feature'y, no bo jesteśmy pro klientcy, więc tu był miesiąc, tu jeszcze 3 tygodnie. No i w końcu, widzisz, tutaj szybciej teoretycznie mamy skończone te same feature'y, ale teraz klient mówi, ok, no to sobie zróbmy teraz wersję taką, że zaczniemy już faktycznie wpuszczać użytkowników, już będzie jakaś taka pierwsza wersja MVP. No to teraz mi powiedzcie, kiedy można to uruchamiać, nie? Teraz my patrzymy, co tu zrobiliśmy, co tu było. Tutaj kompletnie się nie przejmowaliśmy tym, że to ma działać w jakimś środowisku chmurowym, z jakimiś użytkownikami, że to ma być utrzymywalne w jakimś stopniu, monitorowane i tak dalej. Więc mówimy, że teraz potrzebujemy no 1,5 miesiąca, żeby to doprowadzić do stanu takiego sensownego, no nie? Więc tutaj teoretycznie szybciej mieliśmy coś uruchomione, ale ten stan, kiedy to się nadaje do używania, jest dużo później. I teraz co robi .NET Aspire? .NET Aspire zakłada, że tutaj na początku faktycznie jest mały setupik, tak? Jest to mega proste. I w tym momencie już mamy taką wersję, która jest powiedzmy już w miarę przygotowana na wdrożenie. Tak, zawiera te wszystkie podstawowe komponenty, czyli mniej więcej to, co tutaj sobie setupowaliśmy na początku, tak? Czyli powiedzmy skraca te 1,5 miesiąca do tutaj paru dni. Potem mamy fazę budowania feature'ów. No i po tej fazie no zazwyczaj biznes chce coś zobaczyć, tak? Zrobiliśmy jakiś zestaw feature'ów i teraz to, co teoretycznie daje .NET Aspire, to, że tutaj ten setup, który przygotowuje nas już na takie działanie, może nieprodukcyjne, ale takie działanie good enough, żeby wpuścić użytkowników, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z aplikacją, znowu jest bardzo krótki, bo tutaj już setupowaliśmy sobie wszystko pod naszą infrastrukturę chmurową, tak? Czyli już te wszystkie zależności są zbudowane, tak? W porównaniu do tego jest to zrobione od razu dużo lepiej, a w porównaniu do tego jest to teoretycznie zrobione dużo szybciej. Jest to takie good enough na początek, nie? Tutaj tylko jakieś małe poprawki i jesteśmy w stanie, widzisz, dużo szybciej pokazać działające feature'y już na infrastrukturze, już w środowisku, które jest od początku złożone z tych komponentów, których potrzebujemy. Teraz możesz powiedzieć, że no hola, ale okej, to przygotowało jakiś taki bazowy koncept, bazowe rozwiązanie, tutaj to wdrożyliśmy, no ale pewnie i tak trzeba będzie to jakoś tweakować, tuningować i tak dalej. To prawda, znaczy ja zakładam, że to, co przygotujemy przez .NET Aspire, to nie jest takie rozwiązanie super optymalne, znaczy ja bym powiedział, że to jest rozwiązanie, które po prostu adresuje ten podstawowy problem, kiedy musimy setupować parę komponentów, jakąś bazę, jakąś kolejkę, jakieś eventy, jakieś logi, jakieś metryki, tak? Czyli daje nam taką bazę już przygotowaną pod produkcję, ale i tak wymagającą jakiegoś rozwoju, tylko że zobacz, co się dzieje, nie? Teraz jak to wdrożyliśmy, tutaj już mamy pierwsze jakieś testy
z użytkownikami, po prostu klient sobie klika, cokolwiek, to już mamy pierwszy taki release, który faktycznie się nadaje do czegoś, nie? W sensie już ma przygotowaną właśnie telemetrię, ma przygotowane komponenty docelowe, więc możemy sobie robić dalej nasze feature'ki. I teraz nawet jeżeli się okaże, że te feature'y robimy tutaj przez 3 tygodnie i po tych 3 tygodniach znowu musimy coś poprawić, coś tweakować, coś tuningować w naszej infrastrukturze, tak? Coś zmienić, to mamy tę przewagę w tym wszystkim, że pierwszy taki gotowy release, gotowe środowisko było w tym miejscu, nie? Czyli tu było, załóżmy, że co miesiące, no to było po 2 miesiącach i 1 tygodniu, gdzie w tych pozostałych rozwiązaniach tak naprawdę teoretycznie tutaj mieliśmy pierwszy release, ale tak naprawdę on się nie nadawał w ogóle do wypuszczenia dla użytkowników, on był tylko po to, żeby coś uruchomić, bo w ogóle nie był gotowy pod to, żeby to wszystko działało w docelowym środowisku, był taki sklecony na szybko, żeby to jakoś działało, więc tak naprawdę on był gdzieś tutaj. Tutaj mieliśmy docelowy taki release, który można uznać za działający, a w tym powiedzmy bardziej nastawionym na jakość przypadku, to mieliśmy tutaj zbudowaliśmy jakieś feature'y, no to on był w tym miejscu, nie? Czyli o, mamy tą przewagę, że pierwsza iteracja naszego projektu na docelowej infrastrukturze, docelowym zestawie komponentów była dużo szybciej. I wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których .NET Aspire może być mocno promowany, mocno wdrażany, bo to, że tam nas przywiązuje do chmury, no to jedno, ale to, że pozwala dużo więcej feature'ów budować na samym początku i jednocześnie dostać, powiedzmy, infrastrukturę, która bardzo łatwo się konfiguruje i jest wystarczająco dobra, żeby coś już uruchomić dla użytkowników wcześniej, to jest duży game changer, to jest coś, co właśnie tutaj może być mocno promowany, co może wstać za tym projektem. Wydaje mi się tak dlatego, że tak jak mówię, już byłem w paru projektach, które startowały i za każdym razem kluczowym problemem na początku, przez te pierwsze parę miesięcy, było to, że konfiguracja infrastruktury, poskładanie tych środowisk tak, żeby faktycznie dało się z nich korzystać, to znaczy żebyśmy mogli powiedzieć biznesowi: OK, potrzebujesz to wrzucić dla użytkowników, jakiś MVP, no to tutaj mamy gotowe środowisko, po prostu je przekopiujemy na nowy serwer czy nową subskrypcję. To się praktycznie nigdy nie działo. Zawsze był ten problem, że albo strasznie długo wszystko budujemy na początku i tak to wymaga później poprawek. Wiadomo, w każdej tej wersji, w każdej tej opcji są jakieś poprawki później, ale tracimy bardzo dużo czasu na początku, tak? Czyli biznes bardzo długo czeka na ten pierwszy feature. Albo mamy tą opcję, w której budujemy feature'y na początku, ale kompletnie nie myślimy o tym, że to będzie gdzieś uruchamiane i później to tam się odbija tym, że to uruchomienie jest na dużo późniejszym etapie. Więc daj znać, co o tym myślisz, bo według mnie to poza chęcią przywiązania nas do chmury mógł być jeden z kluczowych powodów do powstania .NET Aspire i dlatego uważam, że może to być, że to jest rozwiązanie pro-biznesowe, pro-klienckie, a po prostu jest taką odpowiedzią na problemy deweloperów, których sami nie potrafiliśmy rozwiązać do tej pory. Także dziel się w komentarzu, co o tym myślisz. Takie jest moje zdanie. To skoro sobie już ten temat .NET Aspire wyjaśniliśmy na dzisiaj, to znaczy to moja jedna myśl, to teraz pora, żebym nagrał dla Was jeszcze wideo, które chcę wypuścić dzisiaj. Więc mam nadzieję, że zdążę na 18, bo zanim zmontuję, zanim się wyślę, zanim się przetworzy, to myślę, że godzina to może być trochę mało. Także ja zabieram się za nagrywanie. Jest kamera. Jestem ja i mam nadzieję, że będzie film dzisiaj, czyli w poniedziałek 27 listopada o 18. Także z Waszej perspektywy, jeżeli się pokazał, to już na kanale był i jest dalej, także zachęcam do obejrzenia, jeżeli do tej pory nie widziałeś. Także film się już nagrał, film się renderuje. Taki materiał, który ma około pół godziny, no potrzebuje przynajmniej 10 minut, żeby się wyrenderować. Już teraz mogę powiedzieć, że chodzi o pracę zdalną i właściwie widzę, że już tego materiału na dzisiejszego vloga mam trochę, także omówiliśmy sobie temat .NET Aspire. Nagrałem dzisiaj wideo o tym, że nagrywam wideo, więc myślę, że wystarczy. Ja zaraz uciekam na konsultacje, które mam
właśnie indywidualne. Jeżeli też chcesz skorzystać, jeżeli masz jakiś temat, o którym chcesz porozmawiać, coś przegadać, jakiś problem rozwiązać, to zapraszam, link jest w opisie. Również link w opisie jest do Discorda, na który też Cię zapraszam. No i oczywiście jak zawsze subskrypcja, like pod filmem, udostępnienie dalej. To wszystko bardzo mnie cieszy. Zawsze jestem bardzo wdzięczny za każdą taką aktywność. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wielkie, cześć!